Co pan sądzi o pomyśle obrony demokracji walczącej przedstawionym przez Donalda Tuska? To jest tak jak demokracja ludowa. Jak dołożymy przymiotnik jakiś, to się z krzesła robi krzesło elektryczne. Jak tak dalej pójdzie, to w ramach obrony demokracji walczącej w Stanach Zjednoczonych kandydat w postaci Donalda Trumpa do wyborów nie doczeka, bo kolejny zamach zdaje się miał miejsce. Nie są w stanie wygrać z Trumpem w uczciwej walce, w związku z tym trzeba go zabić. Ja już różne kłamstwa polityków widziałem, ale to, co odstawiła Kamala Harris i jej sztab, to rzeczywiście, można powiedzieć, przekracza ludzkie wyobrażenie. Czy Kamala Harris faktycznie wierzy, że Ukraina odbije wszystkie ziemie, które zajęła Rosja, łącznie z Krymem, i na tym to polega to zwycięstwo? Kamala nawet nie wie, i to jest na taśmie, tak za bardzo, czym jest Ukraina i gdzie leży. Amerykanów, moim zdaniem, i Trump to wyczuwa, nie obchodzi, w jaki sposób będzie załatwiona sprawa ukraińska, byle się skończyła. No i widzi pan, i teraz otworzył pan puszkę Pandory, bo będę musiał wreszcie powiedzieć coś, przed czym się powstrzymywałem. Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia, czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąk się uścisnąć, podpisuję państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy. Bilety na moje występy są na kup bilecik i biletyna. obie.pl. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa, Wojciech Cejrowski jeszcze w Polsce, jak rozumiem. W jakiej Polsce? W Ameryce jestem. W Rzeczpospolitej Amerykańskiej, tak. Rzeczpospolitej Amerykańskiej. No dobrze, no to tym lepiej, bo chciałem wrócić do naszego ulubionego tematu, czyli do kwestii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście można je obserwować i komentować też z Polski, no ale jak się siedzi na miejscu, to oczywiście i atmosfera, i wszystko się wyczuwa lepiej. No i tak sobie pomyślałem, w związku ze słowami Donalda Tuska, który mówił o potrzebie obrony demokracji walczącej, że jak tak dalej pójdzie, to w ramach obrony demokracji walczącej w Stanach Zjednoczonych kandydat w postaci Donalda Trumpa do wyborów nie doczeka, bo kolejny zamach zdaje się miał miejsce. Tak, parę razy mówiłem, muszą go zabić. Mogą przed wyborami, to by dla nich pewnie było najbardziej wygodne. Ale mogą też w dowolnej chwili pomiędzy wyborami a zaprzysiężeniem, bądź mogą też go zabić po tym, jak już zostanie prezydentem, to tam zależy, jak im się ułoży. Nie są w stanie wygrać z Trumpem w uczciwej walce, w związku z tym trzeba go zabić. I teraz ta narracja, którą wszczynają, którą prowadzą od lat, od czasu, kiedy zaczął kandydować Trump, wszystkie media lewicowe w Ameryce, czyli większość, tak jak u nas. U nas jakaś pojedyncza stacja, jedna jest, o której myślimy, że jest bardziej na prawo od całej reszty, czyli jest, powiedzmy, tam antysystemowa w jakimś zakresie. To jakieś pojedyncze gazetki, pojedyncza stacja, pojedynczy kanał. W Ameryce ta sytuacja jest podobna. Te stacje, które znamy z wielu seriali, alfabetyczne, ABC, CBS, NBC, potem CNN doszedł, one wszystkie przedstawiają Trumpa oraz celebryci jako potwora, jako zagrożenie demokracji. No i to owocuje tym, że przychodzi kolejny gość i chce zastrzelić. Jak się, skoro po naszym kraju się Hitler kręci, to co byłoby roztropnym działaniem i bohaterskim? Rozwalić Hitlera, zamach na Hitlera zrobić. No to próbują, już drugi zamach na życie Trumpa był. I chwilę później po tym zamachu znowu w stacji, tym razem CBS, był tym drugim nieudanym zamachu. Był dosyć mocno oglądany program 60 minut i w tym programie mówiono znowu o Trumpie jako o zagrożeniu demokracji. No tak, czyli... Przed chwilą był drugi zamach. Wkrótce po drugim zamachu program idzie 60 minut, czy tam Face the Nation, czy coś tam, idzie na dużej stacji CBS program, w którym omawia się to, jakim zagrożeniem dla demokracji jest Trump. No i nagłówki... To jest takie polskie przysłowie, nie wiem, czy pan pamięta, jak nie kijem go, to pałką. No to ja mam wrażenie, że dokładnie tak się próbuje zrobić z Trumpem. Jak nie kijem, to pałką. Tak, i jeszcze lekceważenie tego, że zamach na Trumpa to właśnie nie jest zamach.
tylko to jest coś dobrego. No, wszystkie inne zamachy, zamach na Kennedy'ego to była tragedia, zamach na Jana Pawła II to się wszyscy interesowali, przez miesiące całe omawiali sprawę. Natomiast w tym przypadku to nagłówek w tym samym dniu, w niedzielę był zamach numer dwa. Nagłówek był taki: incydent z bronią w pobliżu Trumpa. I ten incydent to jest zachęta do debaty o dostępie do broni. Czyli w ogóle jest nieważne, że do Trumpa znowu ktoś strzelał. I że to aktywista Partii Demokratycznej strzelał. Facet, który po Kapitolu się kręcił i w Kijowie się kręcił. Facet, który rekrutował wojsko na Ukrainę. Aktywista grubszego sortu. To wszystko nieważne jest, bo incydent z bronią. Ktoś wystawił strzelbę, agent Secret Service zobaczył strzelbę sterczącą z krzaków, strzelił w tamtą stronę, właściciel strzelby zaczął, nie strzelby, karabinku, AK, czyli kałacha, zaczął uciekać, uciekał samochodem, potem go złapali, incydent z bronią w pobliżu Trumpa. W taki sposób się to wszystko lekceważy, żeby w momencie, no tak, kiedy Trumpa zabiją, to jest nie zachęta było śledztwa. Do następnych. Zachęta. To jest zachęta do typu następnych działań po prostu. No jest, no. No i co mam powiedzieć? No bo jeśli się tak... Nie, ja... Dobrze, ale jeden element tego, co pan mówił... A jeszcze śledztwo poprzedniego się nie skończyło i bardzo wredny taki, powiedzmy, Adam Michnik z Partii Demokratycznej wypowiedział się na temat przesłuchań w kongresie dotyczących poprzedniego zamachu. To, czego się państwo dowiedzą, spowoduje, że wszyscy będą porażeni i zbulwersowani niekompetencją Secret Service. To powiedział ważny senator Partii Demokratycznej, którego normalnie nie lubimy za wszystko, co mówi. Wyszedł z przesłuchań dotyczących pierwszego zamachu i mówi, jak ujawnimy to, co tam żeśmy się dowiedzieli, to państwo będą wszyscy porażeni i zbulwersowani, przestraszeni tym, jak słabo działa Secret Service w Ameryce. No i w tym kontekście, żeby domknąć temat, Floryda zrobi własne śledztwo, bo nie ufamy służbom typu CIA, FBI, które prowadzą śledztwa we własnej sprawie, nigdy nie ma winnych. Po 50 latach się przyznają, no tak, to no myśmy tam Kennedy'ego rozwalili, ale co nam zrobicie? Więc Floryda, gubernator DeSantis powiedział, że Floryda, ponieważ to na terenie Florydy był ten zamach numer dwa na Trumpa, zrobimy własne śledztwo, powiedział i... I przynajmniej tyle. No przynajmniej. Dobrze, ale jeden element tego, co pan powiedział, że w inny sposób nie można wygrać z Trumpem, bo po tej debacie Trump-Harris ogół mediów, również polskich, ale amerykańskich, twierdzi, że to było wielkie zwycięstwo Harris. No dobra, ale polegające na czym? Nie przesunęła wskazówki? Ja nie wiem na czym, ja mówię, co napisały media. No. Oni się, ci dziennikarze, w zamkniętym kręgu obracają, mają serca po lewej stronie, są zwolennikami Harris, tak jak Donald Tusk w Polsce jest przeciwnikiem Trumpa, zwolennikiem tych drugich, z tego mi wychodzi, no to oni się ucieszyli, że na niczym się nie potknęła, nie zapomniała, nie mówiła głupot, tylko tak się na pamięć nauczyła tych wszystkich odpowiedzi swoich, że leciała jak z taśmy, sprawnie, przyatakowała Trumpa 20 razy i on połknął przynętę, no i tak się cieszą tym zwycięstwem, natomiast czy dziennikarze mają odnosić wrażenie, że Kamala zwyciężyła, czy też wyborcy? Bo reakcja wyborców była inna i mam cztery wyniki różnych sondaży i we wszystkich kolosalna przewaga Trumpa. Te długie paski to są Trumpy, że kto w tej debacie zwyciężył? C-SPAN, lewicowa organizacja. Kamala Harris, 25% ludzi twierdzi, że 130 tysięcy głosowało w tej sądzie, że Kamala wygrała 25%, a 75% uważa, że Trump wygrał. Następna, 43 tysiące głosujących. Trump 87%, Kamala 13%. Kolejna, kto wygrał debatę? No Harris 30% głosów tylko, a Trump... Znowu 70% głosów i tu 217 tysięcy ludzi głosowało, więc to są duże grupy kontrolne. Może źle dobrane, ale ze wszystkich wychodzi, że Trump zwyciężył. Bo Trump mówi ciągle to samo, nawet jak gorzej mówi. I takie porównanie z drużyną piłkarską jest dobre. Otóż jak nasza drużyna, jak Polska przegra kolejny mecz, to nie powoduje, że przestajemy dopingować polskiej drużynie.
Tylko dopingujemy nadal. W związku z tym ci ludzie, którzy dopingują Trumpowi, chcieliby, żeby on zwyciężył, nawet w sytuacji, kiedy on ma słabszą debatę, dopingują nadal Trumpowi. A czy ktoś przekonał, czy Kamala przekonała kogoś do siebie? To należało sprawdzać. I z tego wyszło, że nie przekonała. Ci wszyscy niezdecydowani po debacie stwierdzili, a dalej o niej nic nie wiem. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep. No dobrze, a propos tej debaty, i to jest wątek, który łączy początek naszej rozmowy, to znaczy początek mówiąc o tym zamachu na Trumpa i tym człowieku, który był, jak rozumiem, aktywistą werbującym ludzi do pomocy Ukrainie, również wojskowej. Tak, ale on jeszcze występował w reklamówkach takiej organizacji, o której chyba muszę felieta napisać do rzeczy BlackRock. Proszę bardzo. Czyli czarna skała. No czarna skała to tam muzułmanie w Mekce mają jakiś czarny kamień i tak dalej. Czarny kamień się ogólnie z piekłem źle się kojarzy. No i jest to taka organizacja, która jest właścicielem wszystkiego na kuli ziemskiej, bo jak nie bezpośrednim, to akcje mają i pakiety kontrolne. No i on występował w reklamówce tejże organizacji kręconej gdzieś tam na Ukrainie z okazji ukraińskiej wojny. A, no tak, bo przecież BlackRock też jest głównych inwestorów na Ukrainie i można było obejrzeć parę razy spotkania między panem Zełenskim a szefami BlackRocka. No więc właśnie, no to taki wysoko postawiony gość. I uśmiechnięty, i zadowolony. On ma prawdopodobnie subiektywny, albo świr, no bo służby są w stanie ześwirować kogoś. Są techniki takie naprowadzania mózgu i prania mózgu takie, że ześwirują kogoś w kierunku zamachowca, psychopaty i tak dalej. To tam od lat 40. badania robione przez ruskich też. I używano domów psychiatrycznych, zakładów dla obłąkanych do prowadzenia tego typu badań. Wpływania na osobę, żeby ona w jednym celu szła po trupach, nie oglądając się na siebie i na swoich bliskich. No więc albo taki ześwirowany, albo po prostu aktywista. On jest dumny z tego, co zrobił. Pierwsze doniesienia, które mamy na jego temat, strasznie jest dumny, jego syn jest dumny, statusia, no, zorganizował zamach na Hitlera. Trochę się nie udało, ale będziemy próbować dalej. Zostawiamy na boku tego pana, bo ja chciałem o czym innym powiedzieć. Chciałem powiedzieć o wątku, który mnie uderzył, bo to było też pokazane i w polskich mediach, ale nie tylko. Mianowicie o reklamówce, którą wypuściła Kamala Harris po debacie z Trumpem. Tam jednym z istotnych tematów była właśnie kwestia pomocy Ukrainy i tam kilka razy cały czas Kamala Harris dociskała Trumpa, mówiąc dlaczego, że on powinien jednoznacznie opowiedzieć się, że jest za zwycięstwem Ukrainy. I ten wątek został wykorzystany w tym klipie. No, w taki sposób, że powiem tak, ja już różne kłamstwa polityków widziałem, ale to, co odstawiła Kamala Harris i jej sztab, to rzeczywiście, można powiedzieć, przekracza ludzkie wyobrażenie. Otóż mówię o tym dlatego, bo tam Polska się pojawia i to nie tylko ta współczesna Polska, tylko pojawia się Polska ze czasów średniowiecza. Mianowicie, pojawia się Polska z 1240 roku, ściśle mówiąc Kraków. Jest fragmencik mówiący o tym, lektor czyta, że w 1240 roku trębacz zadudnił, czy tam zatrąbił i dzięki temu ostrzegł zachód przed nacierającą nawałą ze wschodu. Następna sekwencja mówi o tym, że Donald Trump namówił Putina do ataku na Polskę i trzeci fragment mówi, no Kamala Harris, ona teraz widzi tych trębaczy polskich i ukraińskich, co trąbią i ona powstrzyma natarcie rosyjskie na świat zachodu i na Polskę. No powiem tak, tak nieprawdopodobne pomieszanie, poplątanie wszystkiego ze wszystkim, no ale cel jest jasny. No chodziło o to, żeby przedstawić Trumpa jako tego, to jest, ja parę razy to czytałem, Trump namówił Putina do ataku na Ukrainę i namówiłby go do ataku na Polskę. No przecież to jest chore. No jest, no. I w dodatku namówił go w taki... I tak pan siedzi w tej Ameryce demokratycznej i pan to znosi, no. No ale jak on go precyzyjnie namówił? Namówił Putina w taki sposób, żeby Putin nie atakował Ukrainy za kadencji Trumpa, tylko żeby zaatakował, jak przyjdzie Biden. Bo taki przebiegły jest, no.
Więc ja nie wiem, ten, nie, taki głupi jest Putin, bo przecież skoro Trump go namawiał do ataku, to powinien był Putin zaatakować, kiedy jeszcze Trump urzęduje, czyli przed 20 stycznia. A nie kiedy już Trump, kiedy już Biden przyjdzie, bo przecież Biden, wróg Putina, na pewno... Pogromca, powiedzmy sobie pogromca, jasno, pogromca tak, Putina. Pogromca, plażowy pogromca. Przecież coś zrobi temu Putinowi. I Kamali Harris też coś zrobi. Więc czemu ten głupi Putin, nie za, skoro był namawiany przez Trumpa do rozjechania Ukrainy, to czemu tego nie zrobił za Trumpa? No to jakby pan się logiką posługiwał, to pan widzi, że to grubymi nićmi szyte, ale Polacy, którzy głosują na demokratów w Stanach takich jak Pensylwania na przykład, tam Chicago i te inne rejony, bo to do nich ta reklamówka. W Arizonie tego puszczać nie będą, bo komu? W Las Vegas tego puszczać nie będą, bo komu? Więc to do nich reklamówka sztabu wyborczego Kamali. I teraz oni głosują na demokratów, bo demokraci jakieś zawsze zasiłki i programy pomocowe proponują. Albo proponują stanowiska. Czy to w zarządach związków zawodowych, czy w szkołach nauczycieli zatrudnią i tam powiedzą Polakom, dobrze, to do lekcji polskiego dostaniesz dobrą pensję i będziesz uczył najpierw polskiego przez 20 lat, a jak już się trochę nauczysz angielskiego, to potem będziesz angielskiego uczył w tej szkole. No to tak jak ZNP w Polsce. To mniej więcej te same sposoby działania, żeby niewykształconych ludzi utrzymać na stanowiskach nauczycielskich zamiast ich wyrzucać. I ci Polacy, podejrzewam, nie analizują Kamali Harris na takim poziomie jak ten Trębacz i Kraków, tylko jak ona wygra, to utrzymam te nasze tutaj te zasiłki i te posadki nasze. No tak, a poza tym jeszcze dostarczy im takiego poczucia, no... usprawiedliwienia. Ważni, prawda? Dostarczy tutaj... usprawiedliwienia. Czemu głosowałeś na demokratów? No, a widziałeś ten tam, co Kamala powiedziała, że przecież Trump by nas sprzedał. Bo Trump się dogada z Putinem. Przypomnę, że demokratyczny prezydent, wychwalany do dzisiaj, jest na monetach i w innych miejscach, Franklin Delano Roosevelt. Z czasów II wojny światowej. On się dogadał z dużo gorszym zbrodniarzem niż Putin, bo ze Stalinem. Który dziesiątki milionów ludzi ma na swoim sumieniu. Całą Europę Wschodnią i Środkową. I sprzedał Polskę. No ale nie uczymy historii przecież. Nie uczymy, ale ten jeden wątek mnie uderzył, bo tak naprawdę wysłuchałem tego, jak Kamala Harris domaga się od Trumpa i mówi, dlaczego nie chcesz przyznać, tam już nie wiem, jaka to była dokładnie formuła, powiedzieć jasno, że jesteś za zwycięstwem Ukrainy. No ale przepraszam, dlaczego on ma być, po pierwsze, ja chciałbym wiedzieć, na czym to zwycięstwo miałoby polegać, bo to w ogóle nigdy nie jest wyjaśniane w tej dyskusji. Znaczy, co to dokładnie znaczy? Czy to znaczy, że Kamala Harris faktycznie wierzy, że Ukraina odbije wszystkie ziemie, które zajęła Rosja, łącznie z Krymem, i na tym to polega to zwycięstwo? Czy na czymś innym polega? To nie, tego nikt Kamala, nie wyjaśnia. Kamala nawet nie wie, i to jest na taśmie, tak za bardzo, czym jest Ukraina i gdzie leży. No więc właśnie, to jest takie gadanie. Niech pan nagraną taśmę wypuściła z siebie. No przecież o Ukrainie ma taką wypowiedź, że Ukraina to jest kraj, który leży po sąsiedzku z Rosją, i Rosja jest większym krajem niż Ukraina, a Ukraina jest mniejszym. I większy kraj zaatakował Prawda. Mniejszy kraj, to musimy stanąć w obronie tego mniejszego. No to takie, no tak. takie jest jej pojęcie. No tak, no to tam, taka, że jest... u cioci na imieninach to jest tego typu wiedza, że tak powiem. Trump udzielił odpowiedzi prawdziwej, aczkolwiek politycznie niepoprawnej. On nie powiedział, że mu zależy na zwycięstwie Ukrainy. I nie powiedział też nigdy, że mu zależy na zwycięstwie Rosji. On powiedział, mnie zależy na zakończeniu tej wojny, na pokoju, żeby ludzie przestali ginąć. No tak, ale to jest właśnie, szczerze mówiąc, ja powiem tak, to jest jedna z tych wypowiedzi, za które Trumpa tak bardzo cenię. Ponieważ nie idzie, nie gra pod publiczkę, nie wypowiada różnego rodzaju bzdurnych sloganów, które podobają się, nie wiem, no tej tłuszczy, która tam stoi, kibicuje, tylko powiedział dokładnie to, co powinien powiedzieć amerykański polityk, odpowiedzialny za coś, co moglibyśmy nazwać jakąś formą pokoju, jakąś formą normalnego funkcjonowania świata. Bo dalsza eskalacja, z którą mamy do czynienia, no prowadzi tylko do wzrostu liczby zabitych. No, no nie, no, on jeszcze powiedział no. Ja ich zmuszę do tego i tu się moja rola trochę kończy, żeby usiedli do stolika i między sobą się dogadywali na temat tego pokoju.
To była też jedna z odpowiedzi Trumpa na ten temat. Bo mnie zależy na zakończeniu tej wojny. Ona nie służy również Ameryce, bo kupę forsy pakujemy w tę wojnę. Nie bardzo mi to pasuje. Ludzie giną. W związku z tym ja ich będę zmuszał, żeby zakończyli tę wojnę. Oni, nie ja za nich. Oni mają, Putin z Żeleńskim mają zakończyć tę wojnę. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Jeszcze jedna rzecz do tego, bo wkrótce po tej debacie była taka rozmowa z Vancem, czyli z kandydatem na wiceprezydenta od strony Trumpa. No i on zarysował, bo to powiedzmy to nie był dokładny plan, ale zarysował mniej więcej coś, co możemy nazwać planem pokojowym, tak jak Trump go widzi. Czyli oznaczałoby to tak naprawdę zachowanie przez Rosjan mniej więcej tych zdobyczy terytorialnych, które zrobili, stworzenie na obecnej granicy, która przebiega między obu armiami, coś w rodzaju takiej strefy buforowej, zadeklarowanie przez Ukrainę, że nie przystępuje do NATO i zachowuje neutralność, ale z drugiej strony Ukraina buduje na granicy z Rosją cały system umocnień, który uniemożliwia ewentualną dalszą ekspansję rosyjską na zachód. Czyli Ukraina zachowuje niepodległość, niezależność, tracąc część terytoriów, ale za to zyskuje pokój i zyskuje i zachowuje swoją niepodległość. No, jest to jak najbardziej moim zdaniem plan do dyskusji, tylko też zauważyłem, że on się ledwo pojawił. Już cała ta sfora na niego naskoczyła, że to jest sprzedawanie, to zdrada, to coś tam. To jest niemożliwe po prostu. No i widzi pan, i teraz otworzył pan puszkę Pandory, bo będę musiał wreszcie powiedzieć coś, przed czym się powstrzymywałem. Otóż podejrzewam... No dobra, to ja się wycofuję. Nie chcę pana pogrążać. No. Podejrzewam, że kandydat na wiceprezydenta po stronie Donalda Trumpa to jest niedobra osoba. I tutaj albo nieudolna, albo jakiś agent. Mnie się nie podoba też jego żona, która jest w takiej sieci hinduskiej. Oni mają bardzo mocne związki rodzinne, klanowe i tak dalej, Hindusi. Przenoszą je na teren Ameryki i wszystkie hotele mają Hindusi i Hindus nie zatrudni obcego, chyba że do sprzątania sprzątaczkę, to mużykę chętnie zatrudni i się cieszy z tego, albo białą. No dobra, ale co panu się konkretnie w tym planie nie podoba? To, że on opowiedział, jakie są warunki. Ale to pytam ogólnie. Nie, to już jest bardzo szczegółowe. Strefa demarkacyjna, linia Maginota i tak dalej. Osłabia to pozycję negocjacyjną Trumpa przez to, że się Vance wyszedł przed szereg i wyspowiadał. Najlepiej się siada do stolika negocjacyjnego w momencie, gdy tym dwóm stronom się jeszcze niczego nie powiedziało i oni niech sami lepiej coś powiedzą. Bo może jak ja siadam do kupowania posesji, to nigdy nie mówię, chciałbym to od pana kupić za 300 tysięcy. Tylko mówię... Czekam na jego ofertę. Na jakich warunkach mi pan chce to sprzedać? I o pieniądzach za chwilę. Dobrze. Niech on się wyspowiada, bo może on chce sprzedać za 200. To po co ja mam mu mówić z góry, czego ja chcę? Ale ja się co do zasady zgadzam, ale teraz powiem, jak będę go bronił, bo uważam, że można tej pozycji bronić. Od czasu, jak Trump powiedział parę miesięcy temu, my żeśmy o tym mówili w programie już chyba ze dwa razy, Trump powiedział, że jeśli wygra wybory, zakończy tę wojnę. Tak powiedział. Prawda? A teraz mówił albo z okazji tej debaty, albo jeszcze wcześniej to powiedział na którymś z wieców, że w zasadzie nie będzie czekał na chwilę, kiedy zostanie prezydentem, czyli na 20 stycznia 25, tylko zaraz po wygranych wyborach, jak ogłoszą wyniki, że wygrał, to w tym okresie interregnum, że jeszcze nie jest prezydentem, ale już w zasadzie wiemy, że będzie, to ja wtedy, mówi, zadzwonię. Zaraz po 5 listopada. Niech będzie, że to jest 5 listopada czy styczeń, mniejsza z tym, mniejsza o to, ale o co innego mi chodzi. Ledwo Trump to powiedział, mówię, parę miesięcy temu, przez ten cały czas była wściekła kanonada mówiąca, o, to jest chłopek, roztropek, sobie tam opowiada różne rzeczy, nie zna się na polityce, a jak on ten konflikt zakończy, a jak to można zakończyć, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że wypuszczenie Vance'a z tym, bo ja nie zgadzam się, tu jest szczegóły, ten przebieg terytorialny może różnie wyglądać, no powiedzmy sobie tak. No ale już pan powiedział, że utraci część terytoriów, no, ale to, że utraci...
No tak, ale to, że utraci część terytoriów, to jest oczywiste dla każdego, kto patrzy na przebieg tego konfliktu. Nie, a skąd pan wie, za ile tysięcy chce panu sprzedać, chce Putin sprzedać te posesje? A może warunki Putina będą zupełnie inne? Wywalamy Żeleńskiego, sadzamy jakiegoś mojego z Moskwy, oligarchę, już tacy siedzieli w Kijowie na stolcach prezydenckich, sadzamy jakiegoś mojego i to gwarantuje moje interesy. I ja nie chcę żadnych waszych terytoriów, bo mnie zależy na tym, żeby moje interesy były zagwarantowane, a nie na szczegółach, gdzie którędy granice. No to nie, moim zdaniem to jest zbyt... Powiem, dlaczego to jest niemożliwe. Dlatego, ponieważ zbyt dużo Putin i jego otoczenie zainwestowało w to, że te terytoria, no pytanie jak duże, bo to jest właśnie kwestia negocjacji. Ja nie wiem jak duże, ale że przynajmniej część tych terytoriów zostanie przy Rosji, żeby teraz całkowicie z tego zrezygnować. Ale jakby miał swojego człowieka w Kijowie, to by powiedział... Nie część, tylko całą Ukrainę kontroluje dla Rosji i dogadałem się tak, że oni nie wstępują do NATO ani do Unii Europejskiej, tylko na zasadzie podobnej do Białorusi otwierają swoje granice na Rosję i nie potrzebuję już teraz żadnych terenów od Ukrainy, bo mamy całą. No, ja uważam, że powiedzmy tak, ten projekt jest nierealistyczny, bo nikt taki nie może się przy takim też nastawieniu jednak dużej części społeczeństwa ukraińskiego pojawić, który by zagwarantował coś takiego. A jakie my mamy pojęcie o nastawieniu społeczeństwa ukraińskiego, poza tym, że nie bronią własnej ojczyzny, tylko uciekają za granicę i z wielką ochotą przyjmują dużo broni. Wizy Ameryka. Nie wiemy, ilu ich broni. To właśnie to cały czas jest wszystko tajemnicą. Ja nie wiem, nie twierdzę, bo może tam 7 milionów ludzi na tej granicy siedzi, ale doniesienia, które dostajemy, jest, że morale wojskowe po stronie ukraińskiej słabe, że oni by chcieli wracać do domu na weekendy, to pan przynosił takie informacje, omawialiśmy tutaj w tej audycji już dawno temu. No tak, ale z tego nie wynika, że wie pan, czy innym jest to, o czym pan mówi, a czym innym byłaby zgoda na to, żeby w Kijowie osadzić człowieka, który byłby po prostu ekspozyturą Moskwy. To na to ja uważam, że nie ma co Putin liczyć i na to nie liczy. No dobra, tej teorii nie musimy omawiać, ja po prostu antytezę postawiłem, że wcale to nie jest dla mnie takie proste, że to, co powiedział Vance, to ma sens. Uważam, że to jest kierunek w stronę, że to jest próba złagodzenia tego ataku na Trumpa, który mówiono, że on nic nie potrafi zaproponować, to Vance powiedział, proszę bardzo. A to panu powiem, drogi panie naczelny, i pan mnie wyrzuci z gazety za to, bzdura, co pan opowiada. Otóż Trumpowi służą ataki na niego. Otóż on jest w stanie wykazać, że wszyscy, którzy go atakują, nie mają racji. I może to wykazać dużo lepiej, kiedy zostaje zaatakowany i odbija piłeczkę, niż gdyby sam wyszedł z inicjatywą. Otóż on czeka na takie określenie, ten debil, chłopek roztropek, nie zna się na polityce. Wtedy Trump mówi, debil, chłopek roztropek, ale zatrzymałem wszystkie konflikty wojenne. I za moich kadencji nie zginął ani jeden żołnierz amerykański. Chcecie gadać dalej z chłopkiem roztropkiem? Ale to się nie kłóci. No jak? To jest tak, że mówi, że Vance zdjął ataki z Trumpa. Trump musi być atakowany, bo wtedy jest najlepszy. No dobrze, to za to będzie atakowany, że ten właśnie projekt jest kompletnie bez sensu. Ja mogę tak na to odpowiedzieć, że kompletnie bez sensu i tak dalej. No, ja uważam jednak inaczej. Nie wierzę, żeby to Vance zrobił całkowicie na własną rękę. Myślę, że to było uzgodnione i że to była właśnie próba przedstawienia przynajmniej w jakimś zarysie pewnego projektu. Czy on wyjdzie, czy nie, nie wiem, ale ja bym tego projektu i że tak powiem, nie odrzucał, nie potępiał. Patrząc na to z Ameryki... W Ameryce obchodzi ludzi ceny benzyny, to, że jajka strasznie podrożały, że kredyty mieszkaniowe, które są spłacane, straszliwie podrożały i nowe kredyty, gdybym chciał teraz dom kupować, to mnie nie stać, to jest problem Amerykanów i oni ekstrapolują do wojny na Ukrainie w taki sposób, że i przy okazji tych kłopotów tutaj całą masę forsy wyrzucamy na jakąś Ukrainę. Amerykanów moim zdaniem, i Trump to wyczuwa, nie obchodzi, w jaki sposób będzie załatwiona sprawa ukraińska, byle się skończyła.
No dobra, rozumiem, ale też no jak popatrz, jednak jest tak, że skoro Harris tak mocno na to naciskała w debacie, skoro wypuszcza kolejne te klipy, to znaczy, że jednak ta sprawa ukraińska jej zdaniem jej służy, no, albo przynajmniej sztabu jej służy, prawda? No po to cała ta historia z Polską, z tymi trębaczami, no po to jej to tylko było. Tylko po cholerę wez gada na ten temat. Tego nie rozumiem. Robi krzywdę. No dobra, to ja, tak. Ja oceniam, że robi krzywdę. Pan ocenia, że go ratuje. Skończmy w tym miejscu, poczekamy, zobaczymy. Dzień dobry. Największy występ w tym roku będzie w Zabrzu. No jak w Państwa miejscowości nie występuje, to trzeba do Zabrza się puścić. Największa sala, jaką wynająłem. Lubię te okolice, bo tam ludzie gwarą, gadają. Wartości mają takie jak ja. I twardzi są. Więc z Krakowa na przykład do Zabrza zapraszam, bo w Krakowie w tym roku nie będę. Występ w Zabrzu, trudne dzieciństwo, 5 października o 18. I ostatni wątek. Co pan sądzi o pomyśle obrony demokracji walczącej, o pomyśle przedstawionym przez innego Donalda Tuska w Polsce? Od tego zacząłem właściwie nasz program, czyli o tym, że ta demokracja walcząca coraz straszniej wygląda, bo to jest inna forma demokracji demoliberalnej i po prostu demoliberałowie używają demokracji, żeby powstrzymać wszystkich innych przed dojściem do władzy, atakując ich i nazywając populistami, faszystami i tak dalej. I wygląda na to, że chyba Tusk to samo chce zrobić w Polsce. Tylko jak? No jak? No, kontroluje różne organa władzy, czyli ma czołgi, a my nie mamy nic. Jesteśmy jak ci robotnicy w Gdyni, czy tam na Wybrzeżu w 1970, wyjeżdża przeciwko nam czołg, a my mamy Janek Wiśniewski padł na drzwiach. Jesteśmy bezbronni wobec tej machiny, która aresztuje księdza, aresztuje polityków opozycji, mówi coś o jakichś rozliczeniach, podpisuje jakiś dokument, a potem mówi, no w zasadzie cofnę podpis, czyli wypuścił kogoś w maliny, a potem się cofnął. Ja tam akurat bronię tego, że jeżeli to był rzeczywiście błąd, ten podpis kontrasygnata, to błąd należy cofnąć, a nie upierać się, złożyłem podpis i w związku z tym no on już niestety teraz musi być. To jest postawa bezsensowna. Jeżeli to był rzeczywiście błąd, to należy się z błędu wycofać na przykład w taki sposób, że zanim się jeszcze coś stało, wycofuje podpis. Ale ogólny trend teraz pokazuje. Wsadzanie ludzi do więzień, nasyłanie różnych kontroli. Ta wypowiedź Tuska, że no czasami musimy nagiąć prawa albo nie trzymać się litery prawa. O tym mówię. No jak on ma wszystkie organy władzy, również te, które mogą go osądzić albo mogą go nie osądzić i nie wszczynać sprawy, to czemu ma się krępować? To jest tak jak demokracja ludowa. Jak dołożymy przymiotnik jakiś, to się z krzesła robi krzesło elektryczne. I w związku z tym no, państwa demokracji ludowej były. Ona się różniła od demokracji normalnej radykalnie, bo nie była demokracją. Tylko była czymś innym. No i Donald Tusk teraz mówi o demokracji walczącej, czyli mówi, proszę do mnie nie strzelać nabojami takimi, że zrobiłem państwo autorytarne, niedemokratyczne. Ono jest autorytarne, ale nadal demokratyczne. No to tak samo demokracja w Niemczech była. Po demokratycznie wygranych wyborach przez Adolfa Hitlera. Jego działania w Niemczech przed II wojną światową były bardziej legalne nawet od działań Donalda Tuska, bo Hitler starał się trzymać litery prawa, natomiast ją wykoślawić. Więc najpierw przejmował jakieś tam stanowisko od Hindenburga i jak miał już dwa stanowiska, to mógł podpisać jakieś kwity. Powstrzymywał się przed pewnymi działaniami, dopóki nie będzie miał odpowiedniej pieczątki w swojej szufladzie i wszystkich pieczątek ostatecznie. No dobra, ale nie sądzi pan, że to jest trochę tak, że Tusk tak gada, a nic z tego nie wynika? No jak nic nie wynika? Przecież no nie wynika, no bo zmienili władzę w telewizji, zmieniają władzę w spółkach państwa, zatrzymali lotnisko, żeby Niemcy mogły kupić tam CPK Cargo i zrobić Lufthansa Cargo. No robią wszystkie proniemieckie działania, wykonują. To prawda, ale jednak jak pan porównuje z Hitlerem, to powiedzmy sobie szczerze, przejęcie telewizji i spółek Skarbu Państwa to nie jest tego typu działalność. No ale pan się dał złapać na to. Ja porównuję metodę, że Donald Tusk
oficjalnie powiedział, że nie będzie się trzymał prawa, bo to jest teraz demokracja walcząca. Hitler zachowywał pozory w pierwszym etapie przejmowania władzy tam po 33 roku do 30 któregoś tam, kiedy 38, kiedy już wszystko miał, to zachowywał legalistyczne pozory władzy. Czyli najpierw musiał mieć pieczątkę, a dopiero potem ją przystawiał. Natomiast Donald Tusk powiedział, ja nawet pieczątki nie muszę mieć, będę robił co chcę. Dobra, i myślę, że na tym zakończmy. Tusk powiedział, nie muszę mieć pieczątki, będę robił co chcę, a co będzie robił, to o tym będziemy komentować, dopóki będziemy... Nie, to niech panu powodzianie, niech panu powiedzą, ile zrobił Tusk. No, najlepiej wiedzą. Dobra, odwołamy się do nich.